No to kolejna mapa. U góry w kolorze niebieskim jest Major, u dołu w kolorze czerwonym mamy Nercia. Jest 2-1 dla Polski. No polski gracz musi się troszeczkę mocniej teraz postarać. Whirlwind, no to nie jest rozpoczyn 1-2. Przejęcie czwartej bazy w tym miejscu jest niewykonalne przez Zerga, więc na trzech może w spokoju być. Z czwartą się zobaczy. Nercio, najlepszy gracz w Polsce. Jeden z najlepszych graczy, najlepszy gracz, uważam też za najlepszego gracza w Europie. Tutaj czasami niektórzy mówią, że ze Snutem jeszcze go próbują porównywać. Ale na pewno, to jest jeden z tych najlepszych. Każdy musi na niego uważać. Czy będziemy tutaj mieli trzy raksy ze strony Majora? Raczej mało prawdopodobne. Okej. Okay. Raksy są supply depot. Dlaczego mało prawdopodobne? Bo ciężko jest zeskautować. Długi odcinek do przejechania między bazami. Nie da się tak naprawdę droczyć z przeciwnikiem, wskakując mu do maina przy okazji. Najwyżej pod natural. I Nercio jednak otworzył bardzo bezpiecznie. I chyba coś kombinuje. Ja wiem, co on kombinuje. Tak mi się wydaje, ja wiem, co on kombinuje. Cztery roacze. Z czego dwójka zmieni się w Ravagers. Może trójka. Tylko do tego potrzebuje dobrze Overlorda ustawionego. Miał trochę pecha, że ten w prawo źle poleciał. Leci teraz na górę. Wydaje mi się, że na czas jednak powinien tutaj wszystko mieć. Jest ten Roach Warren bardzo ekstremalnie wczesny. Pierwsza minuta, 39 sekunda, jakoś tak to wyglądało. W ten sposób i ten Overlord podleci. Overlord podleci jak powinien podlecieć, moim zdaniem, więc będzie ta wizja oczywiście, żeby jak coś bajle rzucać, ale i tak Nercio będzie chciał się tam dostawać do środka. Reaper jest i teraz gdzie pojedzie Reaper? Jeżeli pojedzie Reaper na prawo, a na to jest cudownie. Reaper pojechał w prawą stronę, jest idealnie wręcz dla nas, bo bardzo późno zeskautuje zagrożenie. I może za późno zeskautować to zagrożenie. Pierwsze dwa roacze. Nercio wysyła dwa lingi po skosie. Tam też nic nie znajdzie. Dobrze nie zauważył Reapera, bo pomyśleć, że to jest po skosie armia przeciwnika. I teraz ten Overlord za chwilę dostanie kierunek. Lecimy w prawo. Gwarantuję wam, że za chwilę będzie kierunek na prawo. Starport... Heliony zapewne? Heliony byłyby świetne, dwa Heliony. Dla nas to jest sytuacja marzenie. Heliony przeciwko Roach Ravager to się nie nadaje. To się po prostu nie powinno nadawać, a ja zaczynam się z lekka denerwować. Overlord, mówiłem, odbił na prawo. Te chlaba nie widać. Jest dobrze. Teran gra całkowicie w ciemno teraz. Teran gra maksymalnie w ciemno. Nie widzi nic, co się tutaj dzieje. Myśli, że jakaś armia wyjdzie, a ta armia już wyszła się z nim przywitać i teraz jeden Helion będzie zabity. Zabij go, strzel! Nie dał rady. Cyklon już zakolejkowany, no i jest Banshee. Banshee jest tutaj idealną odpowiedzią. Reaktor. Najlepsza rzecz, zniszczyć reaktor teraz i przy okazji, jakby się udało, to przecież Supply Depot jeden Helion oberwał. Reaktor obrywa, Supply Depot obrywają. Jest dobrze, jest fajnie. Przebija się, jest teraz supply block. Nercio, mocne dronowanie, dorzuca sobie jeszcze jednego roacha. Mimo wszystko do tego, teraz przy dobrym mikro powinien tą armię z tyłu zniszczyć. Oj, jest cyklon, z cyklonem będzie dużo ciężej. Bajle poleciały, może coś trafi? Heliona trafił, no co za bestia jedna. Tego cyklona też zniszczy, Marinesy zabił. Zostały się SCV-ki, które powinny być teraz atakowane. Czekaj, gdzie Arthur poszedłeś? Wracaj! No czemu za SCV-kami nie poszedłeś? Dobra, Supply Depot chce jeszcze zniszczyć. To mu się uda, ale ta dwójka będzie oczywiście rozwalona. Polak widzi, co się tutaj święci, zobaczy, co się tutaj pojawi. Pojawi w ogóle bajle na reaktor, byłby idealne. Jeszcze gdzieś bajle pewnie na górę polecą, Z2 trafi czymś? Trafił w muła i jeszcze dwie SCV-ki zabite, trzy SCV-ki zabite. Będzie ta czwarta, poluje na nią, nie dał rady czwartej jednak. Ale Polak już wie, że potrzebuje sporów, potrzebuje queenów. 20 punktów zaopatrzenia armii do 6. I co jest najlepsze w tym wszystkim? Widzi otwartą przestrzeń. Speed na lingach już jest gotowy. I w tym momencie lingi, 20 parę lingów będzie dążyło do bazy Terana. A tu obrony nie ma. Tu nie ma żadnej obrony. Tu jest jedno Banshee, które ruszyło gdzieś do walki, zauważyło. Nie da rady tego zrobić. GG, mamy 3-1.